Witam bardzo serdecznie w grze Asteroid Belt na Icorna. I co my tu mamy? Że jestem tak jakby uwięziony w środku chmury asteroidów, tak? Przeciwko którym nie mamy ochrony. Jedyny sposób na przetrwanie jest niszczenie asteroidów przy pomocy naszej broni fotonowej. Poruszanie się jest poprzez rotację i ruch do przodu. Mamy też hyperspace, który przenosi jakąś losową pozycję. No i mamy sterowanie. Obrót DF, J to jest traska, strzał i B to jest hyperspace. No dobra, to zaczynamy. Enter. Ok, jakieś UFO już tu lata. Ok, dobra, zobaczmy. Jak na razie, a taki klasyczny asteroid z saloną gier, powiedzmy. Nieco. O, już mi tu leci następny. Tak jakbym przeszedł do kolejnego etapu. Nie wiem, czy to dobry pomysł tak rozwalać wszystko naraz. Ale trzeba przyznać, że fajnie zrobiona gra. Jeśli chodzi o te wybuchy, fajnie są zakombinowane. UFO za daleko. Zobaczymy, gdzie uda mi się dojść. Okej. I kolejny, tak jakby trzeci etap. No, trzeba przyznać, że jak na taką pierwszą próbę, to całkiem dobrze mi idzie. Ale pewnie wiecznie tak nie będzie. No właśnie. No troszkę... O, do przodu trochę damy, bo... Tutaj... się zrobiło... nieciekawie chwilowo. Zaraz tutaj zobaczymy. Dobra, następny poziom. O, UFO. Robi też swoje. Lecimy, może teraz pójdzie lepiej. Technicznie gra jest zrobiona bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. A nawet lepiej niż na... O kurczę, jak mnie zestrzelił. To było ciekawe. Nawet lepiej niż na salonie gier. Mówię, że to jest zdecydowanie fajniejsze te wybuchy. Już tutaj nie będziesz mi tu latał więcej. I kolejny poziom. Pięknie lecimy. Dajemy radę, burzymy kamienie. Jak trzeba będzie, to będziemy uciekać na razie to. Ach, prawie mnie śmignął, ale jakoś się udało. Dobra, i już mamy kolejny tapik. I ładujemy. Ojej, ale odbiło. Odbiło i niestety. Odbiło i zabiło. Dobrze. Okej, teraz bierzemy się za towarzystwo konkretnie. Ach, jak mnie tutaj śmignąłby mnie, gdybym w porę nie zareagował. Dobra, następne. Nie wiem, czy tych meteorów jest coraz więcej, czy po prostu jest to taka iluzja. Chyba cztery teraz wyleciały na raz. Ja będę spróbował sprawdzać, czy będzie coś więcej. A ty skarczybyk jak... Jakby mnie śmignął, ale... Ale udało się. O kurczę. O, trochę mi blisko był. Teraz ile mamy? Trzy tylko wyleciały. A, chyba tutaj nie ma jakiejś takiej reguły. 3 albo 4 to wylatują zawsze. Coś UFO przestało lecieć, chyba już wszystkie się zwątpiły. Przestały mnie tutaj już nękać.
Ach, nie zdążył podlecieć. Niestety. Nie ma zbyt zrywnego silnika. Trzeba przyznać. O, dobra, jest. O, wyszło UFO. Nie może być. Oj, coś tutaj za szybko latają. Chyba coś się wydaje, że z moją celnością coś się popsuło. Ile teraz? 4, 5? A 4. Nic się tu nie zmienia. Jest cały czas ta sama zadyma. Kamieni sobie sam natworzyłem teraz. Żeby było ciekawiej, nie? Start. Za wolno. I return to start. I od nowa. Zabawa. Coś dodać, coś ująć. Warto pograć. Gra bardzo fajnie zrobiona. Więc do usłyszenia w kolejnych wideo recenzjach gier na iCorna.